Piotrowicz, jestem profesjonalnym trenerem sztuk walk. Dzisiaj kontynuuję serię moich filmów, gdzie odpowiadam na pytania. Nie wszystkie będą mądre te pytania, ale cóż, słuchajcie, to są pytania z komentarzy, czy pytania osób, które zaczynają trening, więc trudno wymagać od ludzi, którzy zaczynają, albo którzy mało trenują, czy nie są ekspertami, żeby zadawali pytania, które rzeczywiście jakby odpowiadają na jakieś kwestie takie ważne. Tak naprawdę. No i jest takie pytanie, które wraca do mnie bumerangiem po prostu co chwila. Jaką w ogóle ja sztukę walki powinienem ćwiczyć, co jest dobre do moich warunków fizycznych, nie? Czy powinienem zająć się boksem, a może judo, a może karate, a jak nie judo, to może MMA, a może brazylijskie jiu-jitsu, a może coś tam. No i z racji, że ja trenuję dużo różnych sztuk walk i sportów walk, to po prostu o nim nie pytają, nie? No bo mam porównanie. No i teraz tak, ja bym mógł mówić, jakie kto ma predyspozycje ze względu na fizyczne warunki i tak dalej. To ja wam powiem tak, jest jeden zasadniczy problem. Zamiast mnożyć tego typu pytania i zastanawiać się, co będzie dla mnie najlepsze, to najlepiej jest ruszyć dupę na trening. Naprawdę, po prostu pójść na trening, spróbować i są takie podstawowe warunki. Bardzo fajnie, jeśli się nie znacie, to nic wam nie powie, jaki gość ma stopień, okay, który dam, albo nie wiem, jakie kursy instruktorskie ma za sobą. Okay, nic wam to nie da. W sensie przeczytacie coś i nawet nie będziecie wiedzieli, jak to sprawdzić potencjalnie. Więc, jeśli mieliście wcześniej, czy miałyście wcześniej do czynienia ze sztukami walk, wiecie, że ważne są stopnie, uprawnienia instruktorskie i takie tam rzeczy, no ale jeśli na przykład chcecie trenować MMA i nie macie ambicji bycia następnym McGregorem, tylko po prostu chcecie się nauczyć walczyć, a tam jak będziecie dobrzy, to może wystartować w jakichś amatorskich zawodach albo nie, to ani wyniki zawodników w danym klubie nie stanowią tutaj jakiegoś wyznacznika, ani długoletnia praktyka trenerska, ani jakiś tam lineage, że ja byłem uczniem tego, a on był uczniem tamtego, co jest zwykle dość ważne w tradycyjnych sztukach walki, tylko to, żebyście trafili na trening. I tak nie jesteście w stanie zweryfikować tego, nie wiem, czego was uczy dany trener, sensei, sifu, cokolwiek, ok? Więc, żeby w ogóle tyłek ruszyć, być mniej więcej w formie i odcinać kupony od tego, że trening jest jednak fajny, że się czuje lepiej od aktywności fizycznej, trzeba się doprowadzić do kultury. Żeby to zrobić, to trzeba po prostu ruszyć tyłek na trening. I tutaj faktory są prostsze, bo to najlepiej jak jest w miarę blisko was, okay? Nie musi być zaraz pod waszym domem, chyba że ktoś jest skrajnie leniwy, okay? I że ekonomicznie nie będzie to sprawiało problemu, okay? Żebyście kontynuowali trening, że nie jest super drogi. Też nie musi być najtańszy, to jest złe kryterium. Wszystkie inne rzeczy, takie jak mówię, jakaś tam tradycja klubu, medale zdobyte przez zawodników, medale zdobyte przez trenerów, jeśli mają historię zawodniczą, certyfikaty, stopnie i tak dalej, mają znaczenie, jeśli wiecie, na co patrzycie, jeśli macie jakieś chociaż mgliste pojęcie o świadku sztuk walk, bo obok ludzi, którzy są całkiem legit, okay, i startowali latami i po prostu zjedli zęby na turniejach,
wytrenowali ludzi, są osoby, które krzyczą, że dokładnie to samo zrobiły, tylko tego nie zrobiły. Mają jakieś wydrukowane, wypisane na kolanie dyplomy i naprawdę to wymaga sporej pracy. Więc jeśli macie znajomego, który trenuje sztuki walki, albo trenował sztuki walki, albo był trenerem, to on wam może powiedzieć, jakie są dobre kluby i wtedy idziecie z polecenia, to jest ok. Dalej, jeśli się źle poczujecie na tym treningu, że nie odpowiada wam to, to może warto spróbować innej sztuki walki albo pójść do innego klubu. Ok? Inna sprawa, że jak już się trenuje, to liczą się efekty, a nie to, że ja jestem super zadowolony. To jest dziwne miejsce, gdzie płacicie i od was się wymaga. Ok? I żaden normalny adept sztuk walk nie mówi komuś, kto się zajmuje trenowaniem ludzi, jak ma to robić. Nie mówi swojemu sensejowi, jak on ma sensejować. Ok? To nie jest dobre. Oczywiście zdarza się bardzo dużo apodyktycznych, dziwnych nauczycieli w sztukach walk czy w sportach walk, ludzi, co mają najdziwniejsze teorie i tak dalej. I wszystko jest dobrze, póki ta teoria działa, nie? W sensie, póki to ma potwierdzenie w praktyce. Nawet w waszej amatorskiej praktyce podczas sparingu, że to działa. Ale tak naprawdę długie lata zajmuje oddzielenie nieumiejętności od generalnie swojej metody treningowej. I nie jesteście w stanie tego zrobić. Sorry. W teorii to ja wam mogę powiedzieć wszystko, ale w praktyce, w procesie, będąc, ucząc się, nie jesteście w stanie tego stwierdzić. No więc zawsze będziecie jakby na wiarę się uczyć. I no, intuicja zwykle wam odpowiada całkiem nieźle, czy to jest spoko, czy nie. A mówię, takie pierwsze koty za płoty, no to jest bardzo, bardzo ważne, żebyście się dobrze czuli w tym miejscu, żebyście tam trenowali regularnie, żebyście się dobrze czuli psychicznie, żeby dojść do tego poziomu, że teraz już nie walczę z zakwasami co trening, umieram i tak dalej, tylko generalnie już jestem fit i odcinam kupony od tego treningu i czuję się lepiej z treningu na trening, nie? Ale to trzeba wyjść z domu, pójść na trening. To jest ważne. I nie ma żadnej sztuki walki, która była zdesignowana pod kątem kobiet. Były sztuki walki stworzone przez kobiety i są dalej ćwiczone. Nie ma sztuki walki wymyślonej dla słabszych, bo jak masz technikę i jesteś większy i silniejszy, to jak jesteś, to jest tylko lepiej. Okay? To nie. Oczywiście jak masz przeciwnika, który cię napadnie i on jest silniejszy, nie ma techniki, a ty jesteś słabszy, masz technikę, fajnie, to da się wyrównać te braki i tak dalej. Ale jeśli jesteś dużym typem, silnym i tak dalej, i jeszcze dodatkowo zyskasz umiejętności, to zawsze będziesz miał przewagę nad kimś, kto jest mniejszy i też ma umiejętności. Nie istnieją takie sztuki walki. To jest raczej na zasadzie normalnej umiejętności. Jak jestem dobry w tym, to nieważne, jestem kobietą, mężczyzną, dzieckiem, nieważne, napadli mnie, mam jakieś szanse. Jeśli nie umiem nic, nie mam szans. Gość mnie rozwali zwykłą agresją i siłą fizyczną, bo ja nie mam pojęcia, co ja robię. Ok? Więc, żeby zyskać jakiekolwiek pojęcie, to nie musi was najlepszy trener na świecie uczyć, tylko trzeba wyjść z domu. Tak bardzo mało osób ćwiczy, w sensie regularnie, bo ja nie mówię o tym, jak pójdziecie sobie raz na pół roku skorzystać z karnetu na siłownię, czy coś takiego, czy zrobicie parę rundek w parku raz na rok, tylko mówię o regularnym treningu. On nie musi być zawodowy, może być amatorski, pięknie, może być to umiarkowany wysiłek fizyczny, ale po prostu spójrzcie, jak duża jest rotacja na grupach, ile osób wymięka, ile przestaje ćwiczyć i zastanówcie się, jakby gdzie jesteście, bo
na tej skali. Jeśli nie macie problemu z systematycznością, no to super, to już w ogóle genialnie. Jeśli gotowi jesteście na przykład robić takie rzeczy z poczucia obowiązku i tego, że to wam da progres, za które normalnie gdybym wam zapłacił, to byście ich nie chcieli zrobić, gdybyście byli innym człowiekiem, to w ogóle możecie być zawodowcami wtedy. Bo właśnie tym się różni zawodowiec, ktoś, kto jest zawodnikiem, regularnie startuje w zawodach, nie tym, czy mu płacą, czy mu nie płacą za te starty, tylko tym, że jest gotów to, co inni, nawet gdyby im zapłacić, to by nie chcieli tego robić, zrobić to, on to zrobi za darmo w imię tego, że będzie o promil lepszy w tym, co robi. To jest jego kraft, to jest jego rzecz, to jest to rzemiosło i to jest ta dyscyplina. I no, jeśli ktoś trenuje sztuki walki całe życie, to całe życie kształtuje mu się charakter i łatwiej jest go wymodelować w ten sposób samemu, swój charakter. Tutaj też nie ma tak, że trener wam zrobi pranie mózgu. Nie ma tak łatwo. Sami odpowiadacie za to. Jest łatwiej po prostu zyskać taką dyscyplinę i takie warunki psychiczne, że wytrzymacie w treningu długo i będziecie robić progres. Okay? Natomiast jeśli chodzi o początkową fazę, pytanie kogoś, jaka sztuka walki, nie spróbujesz, nie dowiesz. Znam zawodników, którzy są mikrej postury, a są świetni. Małych judoków, wielkich karateków, niskich, krępych zawodników kyokushinu, gdzie jednak tam się przydaje zasięg, patyczakowatych, takich długich i chudych zawodników z karate punktowego, ale też i swój kontaktu jakiegoś z tajskiego boksu. Naprawdę ludzie są różni i jakby nie sztuka jest w tym, żeby dobrać budowę do sztuki walki albo zmodyfikować ją, tylko żeby być skutecznym z tym, co wam natura dała. Okay? I w obrębie tego rzeźbimy i robimy wam, nie wiem, mięśnie, gibkość, sprawność i tak dalej. I dopiero się okaże, jak będziecie w formie, więc na etapie wstępnym to naprawdę nie ma znaczenia. A nawet potem to jeszcze jest to, jakie emocje do tego macie. Bo jeśli się wam podoba, to uczycie się dobrze i szybko. I jeśli was coś nudzi, nie lubicie tego, to jest jak z przedmiotami w szkole, nie? To nie do końca jest tak, że wy nie... ja nie lubię matematyki. Nie, nikt mnie dobrze nie uczył matematyki, sprawiało mi to problem. Miałem same negatywne emocje do tego i uczyłem się 3 razy wolniej. I jestem maturem z matematyki, nie? Inny nie lubił się uczyć języków, jeszcze inny biologii i tak dalej. A to, co wam sprawiało przyjemność, albo przychodziło łatwo i mieliście duże wrażenie sukcesu, to super, nie? Jednych blokuje to, że dostają uderzenia i kopnięcia i nie nadają się na przykład do uderzanych sztuk walk, a inni nie lubią kontaktu ciało w ciało i nie nadają się do walki w parterze za bardzo. Okay? Są ludzie też tak otwarci, że mogą trenować wszystko i tak sprawnie, że wszystkiego są w stanie się nauczyć. A na przykład nie chcą startować, w sensie nie chcą być zawodowcami, robią to dla siebie, sparują na treningach, a nie chcą startować w zawodach. Różni są ludzie i dopiero się przekonacie w procesie, do czego się nadajecie. Okay? Trzeba rzeczy próbować. 2 tygodnie treningu to wam nic nie powie. Jeśli odrzuci was po pierwszym treningu, to tak bardzo, bardzo, no to też. Ja nie znam zbyt wielu klubów, które czarczują za pojedyncze treningi. Można przyjść i spróbować zawsze, ale to też wam powiem, czy na przykład między wami a waszym przyszłym nauczycielem sztuk lub sportów walk jest taka różnica charakteru, że nie możecie pracować dobrze, że was tylko gość wkurza. I tyle. No to są takie rzeczy. Nie ma czegoś takiego jak optymalne warunki do czegoś. Oczywiście opłaca się być dużym, sprawnym, szybkim, wytrzymałym, silnym. Niezależnie od płci i wieku. Super. Tylko nie wszyscy z was tacy są. A co to oznacza? Nic. To, że możecie
i tak zyskać takie umiejętności, że będzie możliwość obejścia tego. Pewnie dużo większym wysiłkiem, pewnie dużo większym sprytem będziecie musieli się wykazać. Ale no cóż, ja startowałem w karate i jako zawodnik całe życie i szczerze mówiąc najlepsze wyniki, jakie pamiętam, to zdobyłem w kategorii open, gdzie nie było wag, a śmigałem normalnie w wadze poniżej 65 kg. Więc cóż, teoretycznie w open nie powinienem mieć szans, a najwyżej jak ugrałem, to właśnie w kategorii open i najlepsze medale. Więc przy dość takim przeciętnym, średnim wzroście i niskiej wadze. Da się? Da się. Technika pomaga? Oczywiście, że pomaga. Spryt pomaga? Pomaga. Jakieś tam poznanie własnych emocji, wykorzystanie ich w odpowiedni sposób też pomaga. A czy pomaga to, że wybiorę akurat tą sztukę walki, a nie inną? Nie mogę arbitralnie stwierdzić, co mi podpasuje. W teorii. Nie da się. Trzeba pójść na zajęcia. Sorry. To tyle. Mam nadzieję, że Wam to pomogło w czymś. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I do zobaczenia następnym razem.